Dobry wieczór. Pewnie dziwisz się, kochanie, że mnie widzisz tutaj samą, w takim stanie. Co ma znaczyć ten jarzębiak i ten popiół na dywanie? Usiłuję się pogłębiać, a w ten sposób jest najtaniej. Nie jesteśmy przecież tacy, jacy w lustrze się widzimy. Ja dziś wyszłam wcześniej z pracy, bo zabrakło mi rutyny. I spotkało mnie zdarzenie. Wiem, bełkocze i seplenie. Bo spotkało mnie zdarzenie dosyć nieprzyjemne. I to był fatalny dzień. Nie chcę więcej takich dni. Więc dziś wyszłam wcześniej z biura, jak mówiłam. Od lat wielu miałam pierwszą wolną chwilę. Tej dzielnicy, gdzie pracuję, prawie nie znam. Zabłądziłam. Zwykle to się denerwuję, a to było nawet miłe. I ulicą pierwszą z brzegu poszłam w przypadkowy spacer. Ten brak czasu tak dolega. Chciałam chociaż raz inaczej. Nie zdawałam sobie sprawy. Nie, kochanie, nie chcę kawy. Nie zdawałam sobie sprawy, że to jest ryzyko. I to był fatalny dzień. Nie chcę więcej takich dni. Nie chcę więcej takich dni. Tą ulicą doszłam aż do baru. Było pusto. Poza jedną ładną parą. On coś mówił najczulszego. Niewidzialna siadłam obok. Ona tak wpatrzona w niego, że już być przestała sobą. I poczułam żal do losu, że jest miłość ta prawdziwa. Żal niemądry, że w ten sposób nigdy na mnie nie patrzyłeś. By im nie przeszkadzać, cicho zamykałam baru drzwi. To był fatalny dzień. Nie chcę więcej takich dni. To był fatalny dzień. Mężczyzną byłeś ty.